witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moje makijażowe wyzwanie. Makijaż, tak jak widzicie po tytule, za 50 zł. Z tym, że kosmetykami z hali targowej. No cóż, na pewno w Waszym mieście jest takie miejsce jak plac, hala targowa, kleparz, jakieś takie targowisko, w którym możecie nabyć owoce, warzywa i inne produkty do jedzenia, ale na takich placach zazwyczaj są też panie, które sprzedają kosmetyki. I ja takie kosmetyki nabyłam, pojechałam, wzięłam całą kolorówkę, która będzie potrzebna do wykonania tego makijażu, który właśnie widzicie, i będę się zaraz w to bawić. Widziałam podobny film u Karoliny ze stylizację. To było chyba makijaż za 50 zł. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że ona taki makijaż robiła kosmetykami z Rossmana. Ja, inspirując się, poleciałam level wyżej. Poniosła mnie fantazja i po prostu zakupiłam kosmetyki z targu. Pomyślałam sobie, że to będzie takie fajne sprawdzenie. I ja te kosmetyki w Krakowie kupowałam pod halą targową. Natomiast, tak jak mówię, myślę, że w każdym mieście są takie targi, place i inne tego typu miejsca, gdzie nabędziecie tego typu kosmetyki. Jeśli nie, to takie kosmetyki są również w sklepach, tak mi się wydaje, w sklepach typu 2, 3, 4 zł. Nie rozgaduję się, tylko przechodzę do rzeczy. No to zaczynamy makijaż. Ja będę używać swoich pędzli do makijażu, których używam standardowo, i swojej gąbeczki. To jest gąbeczka z Vibo, już ją namoczyłam. Natomiast pędzle mam z Heby. Ja już mam buzię przygotowaną pod makijaż. Zrobiłam sobie peeling w trudnych miejscach. Pamiętajcie o tym, żeby makijaż lepiej się trzymał, zawsze jest dobrze zrobić peeling na nosie, a przede wszystkim tam, gdzie macie najwięcej zasporników. U mnie to jest m.in. na brodzie. Mam przygotowane brwi. I jako bazy zawsze używam kremu Alantan z apteki, więc tutaj bazy także nie kupowałam. Zaczynamy od podkładu, który kosztował 5,90. Tak, cena detaliczna 5,90, gdybyście chciały kupić w hurcie, byłoby za 5,31. I to jest podkład w kolorze 07 Ivory i mam nadzieję, że kolor będzie dobry. Trochę się go boję. To jest kremowy podkład dla każdego typu cery, wygładza i matuje. No dobrze. Wyleję sobie trochę na gąbeczkę. Jako bazy pod cienie również użyję podkładu. Gąbeczką totalnie nie wyszło, więc będę próbować palcami. Zmyłam ten podkład. Się robią takie plamy, słuchajcie, z tego. Dramatyczne. Nie wygląda on ani dobrze, ani ładnie. Nie, słuchajcie, podkład jest dramatyczny. Nie da się go nałożyć samą gąbeczką. Najpierw musiałam go rozprowadzić palcami, tak jak zapewne widzieliście. I dopiero potem dorozprowadzać go gąbką. Kolor jest żółty. Podkreślił mi wszystkie skórki, wszystkie zmarszczki. No nie. No ale czego można oczekiwać od podkładu za 5 zł? No, niewiele. Przejdźmy zatem do pudru, który kosztował 4,90, więc też nie rokuję wobec niego jakichś wielkich nadziei. Jest to puder w kolorze numer 7 w kamieniu. I cóż? Cóż tu jeszcze mamy? No nic, no tak jak widzicie, te kosmetyki to są trochę jakby no-name'y, więc nie będę podawać Wam firm. Próbujemy. Próbuję go po prostu nałożyć gąbeczką. Omieciemy to jeszcze pędzelkiem. Pędzelek mam z Lovely. Zdecydowanie pomógł temu podkładowi. Podkład się wygładził. Jest ok. Zobaczymy, jak on będzie reagował z innymi podkładami trochę lepszymi. Na razie go zostawię na pewno. Zrobimy sobie teraz brwi.
te cienie wyglądają póki co najlepiej, ale są to cienie z tej samej firmy co podkład, więc nieco się boję, sami rozumiecie. Do tych cieni mam pędzelek, który kupiłam sobie również na Hali, ale ja go nie wliczam jako wydatek do tej kolorówki, ponieważ ja go i tak sobie zostawię. Ja takie pędzelki często kupuję na Hali targowej, dlatego że one są dobre. Kosztował 3,90, a naprawdę się sprawdza. To wygląda tak. Całkiem nieźle rokuje. I ma nawet swój własny pędzelek. Ale ja wolę dłuższy. No cóż, zrobiłam brwi, nic więcej z tego nie wykrzesam. Użyłam obydwu cieni ciemnych z tej palety i do wosku użyłam już tego małego pędzelka. No ten wosk to też jest trochę śmiech na sali. No ale cóż, paleta jest na pewno lepsza niż podkład. No nawet była droższa, ale jak widzicie już zdążyła się zepsuć. Ok. Także na razie póki co najlepszy produkt. Aż się boję, co będzie dalej. A dalej weźmiemy sobie bronzer. Bronzer i oświetlacz nałożę sobie pędzelkiem z Hebe F02. Jeżeli kogoś by to interesowało. Widzicie, jest to paleta tej samej firmy co cienie i podkład. Paleta kosztowała 9,90. Mamy tutaj rozświetlacz, róż i bronzer. Full make-up to full make-up. Nie znalazłam bronzera w ładniejszym odcieniu, a chciałam też jak najtańszy. Wspomogłam się jakoś gąbeczką i pędzelkiem i rozprowadziłam ten bronzer. Mogłam się go rozprowadzić jak najdelikatniej mogłam, aby efekt nie był przerysowany. I cóż, teraz pojedziemy z różem. Ja sobie przetrę pędzelek. Ale wiecie co, z różem może też polecimy, tak, gąbeczką. Zdecydowanie polecimy różem z gąbeczką. Pomarańczowy zawyt głowy, tyle wam powiem. Świetlacz i wobec niego rokuje największe nadzieje. Cienie się strasznie osypują w porównaniu do palety cieni do brwi. To te blaszery, że tak powiem, mają się tragicznie. Zostało nam przejść do cieni i tutaj mam cienie za 5,90, są to 4 cienie do takiego jasnego dziennego makijażu. Pomyślałam, że w zestawieniu z paletą cieni do brwi możemy poszaleć i zrobić wówczas wieczorowy, więc ja na razie zrobię dzienny, gdyż ja muszę w tym makijażu wyjść, taki mam challenge. Lecimy standardowo, nabieram najjaśniejszy cień, który się pruszy. To jest w ogóle paleta, czy to ma jakąś nazwę? Matowe cienie do powiek. Kolejny pędzelek. Kolejny cień. Tym razem nabieram ten różowy. Najbardziej różowy. Tak jak myślałam. Nie widać prawie nic. Cienie się osypują. No ale co, czego ja chciałam? Powiedzcie mi. To są jakieś cienie zabawki. Ja nie wiem, czy ktoś tego używa. No nic, nic się tu nie nabiera. Próbuję palcem. Ten cień, jak już się tak nad nim popracuje pół godziny, ma całkiem ładny odcień. Delikatny.
Nic więcej tu nie zrobię, bo obawiam się, że zaraz dodubię się do końca palety. Zostawię to w takim stanie po prostu. No jak widzicie, to się obsypuje masakrycznie. Tak jak widzicie, no. Cóż, próbujmy zamaskować to maskarą, która kosztowała 6,90. Próbowałam znaleźć tańszą, nie było. Jest to maskara Coty, tak jak winko, więc dobrze mi się kojarzy. Próbujemy. Szczoteczka jest silikonowa. I na koniec błyszczyk. Cień, tusz, znaczy się. Nie wypadł źle. Myślę, że ładnie podniósł rzęsy. Natomiast myślę też, że będzie się bardzo osypywał. Nie rokuję w nich wielkich, w nim wielkich nadziei. Delicious makeup. Raczej nie. Ok, i teraz błyszczyk. Tak jak wspominałam, miałam wszystko co najtańsze, więc błyszczyk kosztował 3,90 i on ładnie pachnie. Natomiast jest to błyszczyk, jeżeli pamiętacie, były kiedyś takie błyszczyki w kioskach lepiące usta. Więc gdyby było lato i latałyby muszki lub komary, to na pewno miałabym tego pełna teraz na ustach. Ja go już próbowałam i sam kolor mi się bardzo podoba. Błyszczyk sklejka, natomiast jak tak patrzę do lusterka, to sam kolor bardzo mi się podoba. Skończyłam ten makijaż. Jestem pomarańczowa i podkreśliło mi wszystkie możliwe niedoskonałości, więc nie powiem, że jestem zadowolona, absolutnie nie. Nie kupiłabym tych kosmetyków dla siebie do użytkowania jakiegokolwiek. Może ta paleta do brwi, tak? Ona póki co wypadła najlepiej, natomiast podkład nie. Oczywiście ja go jakoś zużyję, bo nie lubię marnotrawstwa. Nie wiem, jako bazę pod cienie lub jakkolwiek inaczej. Tak samo zużyję puder lub mama, nie wiem. Paletę do konturowania, no cóż, te kolory są po prostu nie. Fajny rozświetlacz, bronzer nie mój kolor, natomiast ja po prostu będę tego używać jako paletę cieni. Coś z tego na pewno wykombinuję. O, tym bardziej, że tutaj mam cudowne podpowiedzi. Może kiedyś coś takiego zrobimy. Dajcie znać, czy chcecie. Błyszczyk również mi się podoba. I tusz również wypada całkiem nieźle, moim zdaniem. Natomiast zobaczymy, jak z ich trwałością. Błyszczyk przede wszystkim podoba mi się kolor. Natomiast konsystencja nie. No zobaczymy. Ładnie też pachnie. Muszę zaraz wychodzić, więc będę płakać. Cienie. Coś z nich wykrzesałam, ale trzeba się przy tym namęczyć, żeby coś z nich wykrzesać palcem, pędzelkiem, wszystkim naraz. Zdecydowanie lepszej jakości są te cienie. Także nie jest źle, bo na 4 produkty, 3 wypadły całkiem fajnie i myślę, że mogę je użytkować potem z przyjemnością. Bardzo mi się podoba rozświetlacz. Już mi się nie podoba, bronzer również mi się nie podoba. Natomiast myślę, że rozświetlacza będę używać, jeżeli będzie się dobrze trzymać. Ja teraz uciekam, muszę z tym wyjść, niestety, więc wrócę do Was potem z recenzją jakości. Myślę, że to się szybko zetrze i będzie wyglądać brzydko. Natomiast trzymajcie kciuki, aby tak nie było, bo nie chciałabym wrócić jak klaun po prostu i chodzić po mieście jak klaun. Cudownie jeszcze wyszło słońce, podkreśli mi to jeszcze bardziej ten wspaniały i perfekcyjny makijaż. Tak jak mówiłam, tak robię, wychodzę, trochę się obawiam, trzymajcie za mnie kciuki. Z daleka się to jeszcze jakoś broni, ale jak ktoś się do mnie przybliży, to się przestraszy.
Póki co, jak widzicie, nie jest źle i naprawdę jestem w szoku. Nic się na razie nie starło. Skóra wygląda w miarę dobrze. Oczywiście ona lepiej wygląda w aparacie niż jak patrzę w lusterko. Nie wiem, czy widzicie, ale tak jak mówiłam, ten podkład po prostu... nie, tak nie zobaczycie, bez sensu. Ten podkład jest pomarańczowy. No naprawdę dużo lepiej wygląda w kamerze. Więc jakieś zdjątko i lecimy dalej. Niestety nie mam lamp, więc muszę Wam nagrać ten makijaż teraz, po powrocie do domu. Mam go na sobie już jakieś 3 godziny. Także nie jest to cały dzień, ale już mogę coś powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, jestem w szoku i nie wiem, czy nie muszę zmienić swojej opinii, ponieważ ten podkład, im dłużej znajduje się na mojej skórze, tym lepiej wygląda. Tak spoglądam teraz w lusterko, to naprawdę i ten róż, i bronzer ładnie się ze sobą złączyły razem z tym podkładem i dobrze wyglądają. Więc ogólnie jestem zadowolona. Wyszłam z takim przekonaniem, że jestem pomarańczowa, natomiast w świetle dziennym nie wyglądało to wcale źle. Ten podkład się po prostu jakoś ze mną zgryzł. No i muszę przyznać, że naprawdę oceniam no na plus. Rozświetlacz ogólnie troszeczkę się starł, ale to akurat dobrze. Tutaj oceniam róż i bronzer jak najbardziej pozytywnie. To wszystko się ze sobą jakoś fajnie złączyło i wgryzło w moją skórę. Nie wiem, co się stało, ale jak nakładałam ten podkład, to uważałam, że jest naprawdę beznadziejnie. A teraz jak na niego patrzę, po tym jak on pobył na mojej skórze przez te 3 godziny, to wydaje mi się naprawdę w porządku. Błyszczyka również nie dokładałam, ale nic nie jadłam. Jestem przekonana, że jakbym coś zjadła, to już by się dawno starł. Natomiast po 3 godzinach no wygląda on tak. Sami ocenijcie. Coś tam zostało, ale niewiele. Nawet cienie o dziwo się utrzymały tak jak powinny. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do następnego filmu. Dawajcie znać, jak Wam się podobało. Cześć! Widzimy się w następnym filmie.